Mamy do obliczenia granicę funkcji, której wzór jest taki: x do 3 odjąć 1 podzielone przez x kwadrat odjąć 1, no i liczymy tę granicę dla x dążącego do jedynki. Ja, jak mam obliczyć taką granicę, to zawsze zaczynam od najprostszej rzeczy, czyli od wstawienia tego punktu, do którego dążymy, czyli w tym wypadku jedynki, do wzoru funkcji, której granicę liczę. Czyli jak wstawię jedynkę za x, to, no to co będę miał? Będę miał 1 do 3, to jest 1 odjąć 1, jest 0 w liczniku. 1 do kwadratu, czy 1, odjąć 1, 0 w mianowniku. Dostaję 0 przez 0, czyli takie wyrażenie, którego wartość jest nieokreślona, dlatego że dzielenie przez 0 jest, nie, jest nieokreślone, nie można sobie 0 przez 0 podzielić, czyli na razie nie wiem, ile ta granica wynosi, ale wiem przynajmniej, że nie obliczę tego tak po prostu wstawiając te jedynki tutaj, tylko muszę jakoś kombinować. No i też mam pomysł, jak trzeba kombinować, żeby to obliczyć. Trzeba jakoś przekształcić wzór tej funkcji do innej postaci, w której będzie widać, ile ta granica wynosi, lepiej niż teraz, bo teraz w ogóle nie widać. No i skoro wiem, że w liczniku dostaje 0, w mianowniku dostaje 0, a w zarówno w liczniku, jak i w mianowniku mam wielomian, to to oznacza, że te wielomiany dadzą się zapisać w postaci iloczynowej w taki sposób, że x 1 będzie jednym z czynników, na które się te wielomiany rozkładają. No i w mianowniku to jest akurat proste, bo mamy x kwadrat odjąć 1, 1 do kwadratu to jest 1, czyli to jest różnica kwadratów. No to wiemy, że różnicę kwadratów można zapisać w postaci różnica razy suma. Jest taki wzór skróconego mnożenia, który na pewno znacie. No ale w liczniku też powinno się dać wyciągnąć przed nawias czynnik x minus 1, skoro 1 jest pierwiastkiem tego wielomianu. Pytanie tylko, co tutaj zostanie jeszcze jako ten drugi czynnik. No Niektórzy z Was może znają odpowiedni wzór skróconego mnożenia i wiedzą, co tu trzeba wpisać. Ci, którzy nie znają, to zaraz zobaczą, bo sobie po prostu podzielimy te wielomiany. No ale po co ja to robię? No, po to, że mi się to x-1 skróci. I zobaczcie, że dzięki temu łatwo się tę granicę obliczy. No ale po kolei, obliczmy, jak to podzielimy. Tutaj, aha, tutaj powinny być jeszcze wyraz kwadratowy, liniowy, których nie ma. No i odjąć 1. Ja to napiszę właśnie w takiej postaci, żeby. To było już bardziej przejrzyste dla tych, którzy nie są zbyt biegli w dzieleniu wielomianów. No i dzielimy. Więc przez co muszę pomnożyć x? Żeby dostać x do trzeciej, no muszę pomnożyć przez x kwadrat. Zapisuję to w tej kolumnie tutaj, gdzie są wyrazy kwadratowe. x kwadrat razy x minus 1 to będzie x do trzeciej odjąć x kwadrat. Raz muszę odjąć. x do trzeciej się odejmie. Tutaj nie mam od czego odejmować. Minus i minus to jest plus x kwadrat zostanie. Tu nie mam czego przepisywać. No i pytanie, przez co muszę pomnożyć x, żeby dostać x kwadrat? No, muszę pomnożyć przez x. x razy x minus 1 to będzie x kwadrat, odjąć x. Odejmuję. x kwadrat się odejmie, zostanie minus i minus, czyli będzie plus x. No i teraz mam co przepisać, bo mam tu minus 1. No i teraz muszę pomnożyć x -a przez 1, żeby dostać x. -a. 1 razy x minus 1 to jest x minus 1. Odejmuję od tego, co było u góry. Dostaje 0. Czyli wynik dzielenia jest taki, że to jest x kwadrat plus x plus 1. No i widzę, że to rzeczywiście się podzieliło bez reszty, no bo dostałem tutaj 0 na dole. Czyli rzeczywiście ten wielomian w liczniku jest iloczynem takich dwóch wielomianów. No i teraz właśnie dostaję to, co chciałem, że tutaj mogę sobie skrócić. No i dostaję, że ta nasza funkcja jest równa po prostu x kwadrat dodać x dodać 1, podzielone przez x plus 1. Przy takim zastrzeżeniu, że to jest dla x różnych od jedynki, no bo tylko wtedy mogę podzielić, bo dla x równego 1 ten czynnik jest równy 0. No ale dla x różnych od jedynki to jest tyle. Więc ta granica będzie równa granicy tego wyrażenia, które tutaj dostałem. Tego wyrażenia, które otrzymałem po skróceniu przez ten wspólny czynnik x minus 1. No, i dlaczego to jest to samo, skoro te wyrażenia są takie same, ale tylko dla x różnych jedynki? No, dlatego, że akurat wartość tego wyrażenia w jedynce nie jest istotna przy liczeniu granicy. Jak liczymy granicę, to jest istotne, jak się zachowuje to wyrażenie w otoczeniu tego punktu, do którego dążymy. Ale to, jaka jest wartość w tym jednym punkcie, nie jest istotne. Więc, ponieważ te dwa wyrażenia są sobie równe w otoczeniu tego punktu x równym 1, ale dla x równego 1 to wyrażenie jest nieokreślone. To wystarcza, żeby te granice były sobie równe, żeby granice tych dwóch wyrażeń były, tak, były takie same, dlatego że te wyrażenia w otoczeniu jedynki poza jedynką są dokładnie sobie równe, mają te same wartości. Na no, tę granicę to już jest łatwo obliczyć, no bo jak wstawię za x 1, no to dostanę w liczniku 1 do kwadratu, czyli 1, dodać 1, dodać 1, czyli dostanę 3 w liczniku, a w mianowniku będę miał 1, dać 1, czyli 2. No, I ta granica jest po prostu równa 3 drugie. No i to nam się udało obliczyć dzięki temu, że wyciągnęliśmy ten czynnik, który się zerował i go skróciliśmy.